Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu jest ServicePack, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca. Ekipa historyczna eksploratorów telewizji Bolesławiec bywała już na Wojowie Łużyckim, prezentując zabytki tej wsi w powiecie lubańskim. Leży ona przy drodze z Nowogrodźca do Lubania, a rzeka Kwisa oddziela tę wieś od leżącego nieopodal na Wojowa Śląskiego. Wśród zabytków zlokalizowanych w samej wsi jest m.in. jeden z wielu na tych terenach krzyży pokutnych. Tym razem chcieliśmy odnaleźć jednak drugi z nich, który ustawiony został gdzieś w pobliskich lasach. Na Wojów Łużycki to bardzo ciekawa miejscowość z samej już, powiedziałbym, historii, ponieważ znajdują się tutaj zabytkowe obiekty, które traktowane są na przykład przez znawców historii sztuki jako swoiste perełki. Chodzi tutaj konkretnie o stary zespół poklasztorny, w którym są przepiękne krużganki zachowane. Dzisiaj tam w tej chwili jest przy tym też zespole świątynia utworzona. Natomiast my przyjechaliśmy szukać przede wszystkim drugiego krzyża pokutnego, jako że ten tak zwany pierwszy krzyż na Wojowie Łużyckim to jest bardzo łatwo dostępny, ponieważ jest zlokalizowany w pobliżu cmentarza. Ma wyryte narzędzie zbrodni też, to jest miecz. Natomiast tu w tym rejonie będziemy szukali drugiego krzyża pokutnego, który ma bardzo ciekawą taką zewnętrzną formę pokazania, jakie było narzędzie zbrodni. Najprawdopodobniej jest to albo miecz, albo szabla. Przypomina to też szablę. A w tej chwili znajdujemy się w miejscu, które jeszcze na niemieckich mapach no, nie zawierało żadnych szczególnych jakichś takich rzeźb terenu. Natomiast tutaj widać, że prowadzona była eksploatacja i kamienia, i gliny, ale znajdowało się też bardzo ciekawe pozostałości, które w ostatnim czasie ktoś tutaj intensywnie starał się rozkopać. To jest coś na kształt szybu, widać, że tam pozostała nawet łopata i taki króciutki tunelik, bardzo krótki, takie właściwie wejście prowadzi do studni, którą ktoś tam rozkopuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam teren, to można się zorientować, że jest tutaj sporo takich zagłębień terenowych, są też bardzo głębokie rowy, jest miejsce, gdzie była kiedyś prawdopodobnie też kolejka wąskotorowa taka z pchanymi ręcznie wagonikami. Jest to teren bardzo ciekawy. Poszukiwania drugiego krzyża pokutnego rozpoczęły się od dokładnego przestudiowania przedwojennych niemieckich map oraz współczesnych map dostępnych w internecie. Te ostatnie dokładnie lokalizują go na zachód od Nawojowa, tuż przy strumieniu Złoty Potok. Zimowe jeszcze warunki przyrodnicze znacząco ułatwiały takie poszukiwania. Wiadomo bowiem było, że krzyż stoi gdzieś w zaroślach, a gdy roślinność się zazieleni, to znacznie trudniej jest w takim terenie cokolwiek odnaleźć. Poszukiwania były długie, wytrwałe, ale zadaliśmy sobie bardzo wiele trudu, żeby posługując się zarówno tym, co pokazuje mapa w internecie z zaznaczeniem lokalizacji tego krzyża pokutnego drugiego, również zadaliśmy sobie wiele trudu, żeby na niemieckiej mapie próbować to wszystko odcyfrować. Wszystkie wskazania, włącznie z takim poszukiwaniem już typowym, prawie georadarowym, wskazują, że to tutaj, w tym miejscu był ten krzyż pokutny. Dlaczego go tutaj nie ma? Trudno powiedzieć. Trudno też myśleć, że komuś ten krzyż się przydał w ogródku, bo od razu będzie widać, że to jest po prostu rzecz wykradziona z jakiegoś miejsca. Nie znaleźliśmy tego krzyża. Być może gdzieś tu w pobliżu on został wywleczony albo w ogóle stąd zabrany. W każdym razie na miejscu, na którym opisuje go internet, na miejscu, na którym jest zaznaczona, gdzie jest zaznaczony na mapie, że ma być, nie ma tego krzyża. W internecie można odnaleźć wskazania lokalizacji i fotografie tego krzyża, który na pewno stał tu jeszcze w 2008 roku. Takie informacje znajdują się choćby na portalu polska-org.pl. Jest tam właśnie lokalizacja i dwa jego zdjęcia. Natomiast na portalu tropografie.blogspot.com jest relacja poszukiwaczy tego samego krzyża, którzy eksplorowali ten teren w maju 2015 roku. Również już oni go nie znaleźli, choć także posiadali dokładne informacje o jego lokalizacji.
Przy tej okazji warto jednak przypomnieć sobie, jaką rolę pełniły i czym były te krzyże pokutne, które dotąd jeszcze stoją w wielu miejscach Dolnego Śląska. Nazywane często średniowiecznymi takimi wyrazami prawa, krzyże pokutne nazywane są też często krzyżami pojednania, czasami krzyżami pokoju. Chodziło o to, że zabójca, zbrodniarz, który odebrał komuś życie, chcąc doprowadzić do takiego pojednania z rodziną zabitego, miał obowiązek wykonania takiego właśnie krzyża. Czasami była to jakaś kapliczka. Oczywiście oprócz tego miał zadośćuczynić w takiej formie też finansowej, jakieś tam brać na siebie obowiązki związane z tym, że pozbawił taką rodzinę, na przykład osoby, która zapewniała im utrzymanie. Czyli ten krzyż pokutny stawiano w miejscu, gdzie dokonano zbrodni i najczęściej z przodu na tym licu ryto narzędzie zbrodni. Stąd znajdują się różne. Czasami są to widły, czasami jakiś sztylet, czasami miecz. Jest gdzieś tutaj w naszym województwie dolnośląskim, gdzie tych krzyży jest sporo, jest jeden taki krzyż, gdzie są też, gdzie jest kusza zaznaczona. Oczywiście bardzo wielu dzisiaj ludzi uważa, że każdy z takich krzyży to jest właśnie krzyż pokutny. Niestety to nie jest tak, bo czasami były takie krzyże okolicznościowe stawiane, które przypominały krzyże pokutne, ale niekoniecznie były one związane właśnie z jakimiś zbrodniami. Na szczęście jest wiele takich opracowań historyków, którzy szczegółowo informują o tym, jaka jest różnica. Dzisiaj w zasadzie można zauważyć, że przy większości tych krzyży, które są eksponowane jeszcze w jakichś takich dość miejscach odkrytych, stoją tabliczki informujące, że to jest krzyż pokutny. Nie wiem, czy wszystkie te krzyże rzeczywiście były weryfikowane, natomiast przyjęło się nazywać je właśnie krzyżami pokutnymi, ale raz jeszcze powtórzę, nie wszystkie takie kamienne monumenty są właśnie związane z jakąś zbrodnią, z jakimś zabójstwem, jakimś takim nieszczęściem, które gdzieś tam się wydarzyło. W okolicach Nawojowa Łużyckiego znaleźć i dotąd można inne ciekawe ślady dawnej historii tego terenu. Kolejny punkt tej wyprawy znajduje się około 2 km w linii prostej na zachód od Nawojowa Łużyckiego, gdzie Złoty Potok krzyżuje się z linią kolejową Węgliniec-Lubań. Złoty Potok, który tędy przepływa, naprawdę robi wrażenie jako taka niewielka rzeczka, w której być może gdzieś tam rzeczywiście Kruszec się znajdował. Natomiast ten okres, kiedy jesteśmy właściwie taka forma przełamania pomiędzy jesienią a zimą, chociaż jesteśmy tutaj akurat w marcu. Natomiast na szczęście nie ma śniegu i jak widać po tych wszystkich krzewach, wkrótce tutaj się zrobi na pewno zielono i niewiele będzie można wtedy zobaczyć, ale kamera stoi w tej chwili z operatorem na takim nasypie, który kiedyś prowadził do drogowego czy takiego pieszego mostu nad tym właśnie potokiem, który też przebiegał pod bardzo wysokim w tym miejscu nasypem linii kolejowej, bardzo ważnej linii kolejowej, która zwłaszcza w 1945 roku miała duże znaczenie. No właśnie, przed marcem, w lutym, wtedy kiedy z Nowogrodźca można było pociągi przesyłać do Lubania i wtedy też ta linia miała naprawdę takie militarne znaczenie dla Niemców broniących się na tym terenie. Natomiast warto podejść do tego strumienia bliżej, ponieważ woda jest przepiękna, czysta. Być może ona pod względem bakteriologicznym nie jest taka czysta, ale przynajmniej jeżeli chodzi o taką wizualną stronę, to wije się pomiędzy tymi kamieniami i ma taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny wygląd. A nazwa i te takie mroczne otoczenie od razu kojarzy się z diabłem, który tędy przechodził i rozsypywał to złoto po to, żeby później ludzie szukali tego kruszcu i brali się za łby. Rzeczka jest tu bardzo urokliwa. Wije się za kolami poprzez łąki i lasy i jej koryto ma bardzo naturalną strukturę. Człowiek niewiele w niej zmienił, przez co Złoty Potok zachował tu niemal dziewiczą formę. Opadające drzewa są również naturalnym efektem erozji i działania wiatrów. Całość robi więc wrażenie bajkowej niemal scenerii. Ta niewielka rzeczka, którą nazywają czasami Złotym Potokiem, ale jest też używana nazwa Złoty Stok, doczekała się takiego okazałego wiaduktu, bo na szczycie tego nasypu, który dobiega do tej budowli,
są umieszczone tory, które prowadzą z Węglińca do Lubania. To bardzo ważna linia kolejowa. Zresztą widać dzisiaj, ona jest zelektryfikowana, chociaż to jest tylko linia jednotorowa, ale miała na pewno duże znaczenie. Warto zwrócić uwagę, jak solidnie remontowano kilkakrotnie tą budowlę. Tam są pod sufitem umieszczone daty poszczególnych remontów, a strumień, który tędy przepływa, ma specjalne koryto mocno obetonowane. To są oczywiście efekty późniejszych prac. Nieco dalej są dwa kolejne takie mostki, nieco mniejsze, i została pozostałość po jednej z takich dawnych strażnic, które pilnowały przejazdów tych puszczańskich dróg, tych skrzyżowań, które miały charakter dość wtedy mniej niebezpieczny, jako że pociągi jeździły rzadko, chociaż dzisiaj też pociągi tędy przemieszczają się bardzo rzadko. W ciągu doby Koleje Dolnośląskie, Regionalny Przewoźnik oraz PKP obsługują na tej trasie 10 połączeń między Węglińcem a Lubaniem. Pociągi regionalne kursują tu na trasie z Lubania przez Węgliniec i Bolesławiec do Wrocławia. W tej chwili stoję nad dopływem Złotego Potoku i żeby zadośćuczynić tym innym nazwom, czy też Złotego Stoku, który jest taką niewielką stróżką, ale miał też pewne znaczenie wtedy, kiedy wznoszono ten ogromny nasyp kolejowy. W związku z czym trzeba było zrobić tutaj przepust. Ten przepust jest, jak widać, wykonany w sposób bardzo taki malowniczy, z cegły, z takim specjalnym jeszcze tutaj takimi dekoracjami. No ale ktoś po latach pomalował całą tą konstrukcję. Natomiast tutaj widać, są ułożone też na dnie płyty takie, te poniemieckie, więc na pewno jakoś to w czasie przyboru wód ten niewielki w końcu taki mostek przejmuje. A warto wiedzieć, że ze względu na to, że te cieki wodne przepływają przez teren leśny, gdzie jest sporo liści, te wszystkie gnijące elementy roślinności powodują, że jest taki specyficzny kolor i w związku z tym wszystkie kamienie na dnie, te takie otoczaki, też mają taki troszeczkę brązowawy kolor. Na koniec tej wyprawy do Nawojowa Łużyckiego udaliśmy się pod dobrze znany tu i łatwy do odnalezienia Krzyż Pokutny. Nie udało się znaleźć drugiego Krzyża Pokutnego tutaj w Nawojowie Łużyckim. Wracamy więc do tego, który już był kiedyś prezentowany w naszej telewizji. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te nasze dzisiejsze poszukiwania poprzedziliśmy takim wnikliwym analizowaniem różnych map, różnych wypowiedzi. Okazuje się, że znajdują się też takie informacje, że ludzie już tam wielokrotnie próbowali odszukać ten krzyż, nie potrafili go znaleźć. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast trudno też spodziewać się, że ci, którzy zaznaczali to w internecie, popełnili błąd. Natomiast wracając do tego krzyża, który pokazujemy, na pewno spróbujemy z naszą ekipą jeszcze raz tam pojechać, dokładnie przepatrzyć te wszystkie miejsca, w których byliśmy. Być może rzeczywiście gdzieś jest on przeniesiony, ale to jest mało prawdopodobne. Natomiast wracając do Nawojowa Łużyckiego, warto wiedzieć, że tu za tym krzyżem stał kiedyś ogromny kościół. Po jego prawej stronie, patrząc od frontu, była szkoła, był też dom tutaj tej obsługi tego kościoła, dom duchownych. Natomiast w czasie działań wojennych kościół był bardzo mocno uszkodzony, jako że tu w pobliżu jest Kwista, tutaj doszło do ciężkich walk. Między innymi jest mowa też i o tej świątyni. W czasie tych trwania walk prawdopodobnie ona była schronieniem dla żołnierzy rosyjskich, których atakowały tutaj niemieckie czołgi. A jeszcze taką ciekawostką jedną, którą też kiedyś prezentowaliśmy, jest taki niewielki cmentarzyk położony w pewnej odległości od tego miejsca, gdzie do dzisiejszego dnia zachowały się porozbijane nagrobki i nie udało się ustalić, czy stamtąd ciała zostały zabrane, ekshumowano te zwłoki, te szczątki, czy nie. No i tyle. Jesteśmy na pewno nie do końca szczęśliwi dzisiaj z całą naszą ekipą, bo znalezienie tego krzyża miało stanowić dla nas bardzo ważny moment uzupełnienia tego, co dzieje się tutaj, czy działo się przed wiekami. Nie znaleźliśmy, ale nie poprzestajemy na szukaniu. Wyprawy na leśne tereny to duża przyjemność dla bardzo wielu osób, ale zbyt często obecnie natknąć się można przy takiej okazji na wysypiska śmieci i przeróżnych odpadów. I nie są to jakieś pozostałości po niezbyt ogarniętych turystach, ale całe transporty przywiezionych w te miejsca odpadów. Był taki czas, kiedy człowieka
złościły różnego rodzaju takie nawoływania do ekologii, do ochrony. Teraz to już po prostu śmieszą. Szanowni Państwo, my nie jesteśmy normalnymi ludźmi, tylko zdziczałymi barbarzyńcami. W najpiękniejszych miejscach, tak jak tutaj, wywozi się śmieci. Podejrzewam, że ten bałwan, który to zrobił, ma piękny ogródek koło siebie, jest zadbany i cieszy się z tego, że komuś innemu takie właśnie pozostałości swoich jakichś tam samochodów zostawił. To nie jest tak, że te wszystkie nawoływania celebrytów, którzy później sami jeżdżą jakimiś, czy latają samolotami, zatruwając atmosferę, zmienią coś. Te wszystkie hasła, te wszystkie ratowania pojedynczych drzewek. Po prostu jeżeli nie będzie tak surowych kar, żeby nie znaleźć tego człowieka, który to zrobił i nie będzie musiał tego zabrać do siebie na ogródek, to będziemy ciągle tonęli w śmieciach. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu był Serwis Pak, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca.